Nie ma nikogo? No dobra, ale tak, stwierdzam kworum, w związku z tym rozpoczynamy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, również tutaj panów redaktorów i wszystkich, myślę, że tych, którzy to oglądają, też możemy przywitać, więc bardzo serdecznie witam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy porządek, to mamy tak, sprawy regulaminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. Od razu było zaznaczone, bo wiedzieliśmy, że będą. Punkt drugi, wybór zadań inwestycyjnych ukończonych w 2018 roku do czerwca 2019 roku. To wybór zadań inwestycyjnych, które mają być przez nas skontrolowane, o tym za chwilę. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zakończenie posiedzenia, punkt czwarty. Ja proponuję rozszerzenie tego porządku o dwa punkty, czy tam o jeden, czyli przyjęcie protokołów z przeprowadzanych przez nas dość już czasu temu skarg, to znaczy skargi z, nie skarg, no właśnie, o skargę zaraz, kontrola windykacji podatków i opłat, to jest protokół, z tego jest przygotowany, przedstawię część tego protokołu i będę chciał poddać pod głosowanie. I druga sprawa to jest protokół z kontroli dotyczącej konsultacji społecznych. Również ten protokół jest przygotowany i będę chciał go poddać pod głosowanie i przyjęcie, czy odrzucenie, ewentualnie uzgodnienie, co dalej. Więc to proponuję jako punkt trzeci i trzeci staje się czwartym, czwarty, piątym i w ten sposób byśmy wypełnili. Z tym, że w wolnych wnioskach od razu powiem, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj też omówili sprawę tą, która pojawiła się na ostatniej sesji, czyli przekazanie do komisji rewizyjnej zakresu kontroli, tak? Czyli tej kontroli dotyczącej skargi z komisji, skarg i wniosków. Więc to sobie też rozszerzymy ten punkt, jak będziemy go omawiać. To w punkcie wolne wnioski myślę, że możemy spokojnie to uwzględnić. I byłaby jeszcze jedna sprawa do poruszenia. Aha, i analiza naszego planu pracy pod kątem tego harmonogramu najbliższego czasu, tak żebyśmy zdołali do końca roku zrealizować ten plan. Więc taki porządek proponuję przyjąć i według niego procedować. Czy ktoś ma inny pomysł na to, to bardzo proszę, jak mnie to poddaję pod głosowanie. Dobra, czyli kto jest za przyjęciem porządku obrad, bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję jednogłośnie. Więc przechodzimy do punktu numer 2, wybór zadań inwestycyjnych ukończonych w 2000, no tu jest trochę tak nie po polsku zapisane. Chodzi o zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku. I to wynika z planu pracy kontroli. W planie pracy kontroli w trzecim kwartale mamy mieliśmy akurat to zadanie do kontroli. Przekładamy realizację wybranych zadań inwestycyjnych. Ja poprosiłem pana dyrektora Wysockiego i taką listę zadań inwestycyjnych mam przygotowaną i z tego katalogu proponuję wydać jakieś zadania w oparciu do których dostaniemy dokumenty do kontroli, tak? No i teraz przedstawiam te zadania, które mamy w 2018 i do połowy 19 czerwca 2019 roku. To jest budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie, w Goleniowskim Parku Przemysłowym. To było to duże zadanie, no, ukończone już za zdziała, jak wszyscy wiemy. Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym, etap 1AB. Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Spacerowej, takie zadanie było realizowane, jest zakończone. Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie. To zadanie też było w 2018 zrealizowane. Otwarte bramy szlak turystyczny w mieście Goleniów, etap drugi, no to jest park i okolice parku, przebudowa i modernizacja. Budowa lapidarium i chodnika w Załomiu. Na Straży Historii renowacja murów obronnych, takie zadanie, konserwacja murów oraz baszty prochowej i mlniczej. Ósma inwestycja, to była ósma. Dziewiąta, przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów. Następna, przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ulicy Marii Konopickiej do Konstytucji 3 Maja wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu. Potem przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej, czyli budynek oraz środowiskowy dom samopomocy, czyli Calna Wojska Polskiego. Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowej, to był taki mały łącznik, etap pierwszy. Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu.
Udrożnienie dróg gminnych, działka 91, obręb Żdary, etap pierwszy. Budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w Krępsku. Przebudowa 6 łazienek w szkole podstawowej nr 2. I osuszanie, zabezpieczenie ścian wewnątrz i zewnątrz budynku szkoły podstawowej nr 3 na osiedlu Helenów w Goleniowie przy ulicy Jadłowej. Łącznie 17 zadań pan dyrektor tutaj wykazał. No pytanie, ile wybieramy, tak żebyśmy mogli to skontrolować i co, jakie są propozycje. Czy macie na to jakiś pomysł? A mogę panie przewodniczący rzucić? Tak, tak. No to jest jakby otwieram dyskusję, tak? Żebyśmy z tego katalogu wybrali. No myślę, że ja jestem na pewno zainteresowana parkiem. Parkiem? Bo tutaj rozumiem, że to też jest te, oświetlenie parku, tak? Mówimy o tym, tak? Tak. Całe zadanie bym wszystkim chciała przejrzeć. Pytanie jest, czy my tylko inwestycje gminne możemy skontrolować tutaj? No tak. A jakie? Można myśli? Co tam jeszcze nie są lata? No nie, to nie możemy. Chyba, że mielibyśmy jakieś, nie wiem, partnerstwo, porozumienie, współudział. No mieliśmy w inwestycji przebudowy ulicy Piastowskiej. Ja myślę, że fajny temat jest jeszcze tego. A to było nie w 18 roku. No, i jeszcze ja bym, jeszcze zastanowiła się nad przebudową drogi gminnej w ciągu ulicy Andersa na odcinku skrzyżowania Marii Konopnickiej do ulicy 3 Maja. Bo tam, inne propozycje? Proszę powiedzieć, wiaty turystyczne w Kątach, w Załomiu są? No, są uzupełnione tutaj jako wykonane. Ale to są te wiaty? No tam na przykład, jeżeli chodzi o wiaty, no to ja słyszałem takie zastrzeżenia gdzieś tam od mieszkańców w Załomiu, że nie zostało tam coś pokończone, nie posprzątane. No też można byłoby takie rzeczy postawić, ale wiaty nie są złym pomysłem jak dla mnie, nie? Aczkolwiek ja myślę, że park, no i też niedużo, no bo słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie, no park to będzie duże zadanie, to jest kilkanaście milionów złotych, więc tam jest dużo pewnie dokumentów do przeglądania, dużo do zweryfikowania, więc no żebyśmy może 10 nie wybrali, dlatego ja sugeruję wybrać po prostu kilka, no nie wiem, 2-3 i koniec. No to jeżeli chcemy przeanalizować, skontrolować dokładnie park, to skupmy się na parku i na jakiejś innej drobnej rzeczy i to wystarczy. No bo po łebkach park to nie ma sensu. No nad parkiem na pewno trzeba. No nad każdym. Ale to jest mocno dyskusyjne. No to bierzemy. No to jest propozycja parku. Wiaty? Znaczy wiaty są nieskomplikowane jakąś taką, wydaje się, tak? Ale może wtedy z wiat nie brać wszystkich tych wiat, tylko wybrać jedną z trzech. Może dokumenty, nie? Żeby. Krzysztof, radny Krzysztof, jakąś konkretną wiatę? Proponuję? Jeżeli ja proponuję wiaty w Kątach. W Kątach? Tam też było dużo zastrzeżeń i... No dobra, no to nie, no to, to się weźmy... Za bardzo. Mi się żadna nie. Tak, Kasia akurat objechała wszystkie tereny wiejskie. To weźmy te wiaty trzy, wiaty i park. Coś jeszcze, czy kończymy? Chcesz hotel, a ten twój? No te Andersa, no można... Trochę zastrzeżeń było do tego wiaduktu, tej przebudowy drogi. Tak. To weźmy Andersa, wiaty. A może zróbmy tak. No, możemy wziąć te trzy, a możemy wziąć na początek dwie. Na przykład park, no bo boję się skali, wiecie? Weźmy park, weźmy wiaty, jak będzie na pierwszy etap tej kontroli, my mamy nieograniczony, możemy równie dobrze za chwilę dobrać sobie i wziąć wszystkie. Jak nam pójdzie to sprawnie, to byśmy wtedy dobrali. Jeżeli będziemy mieć kłopot organizacyjny i dużo się okaże, no to zostaniemy przy tych dwóch. Ja bym wolała park i skrzyżowanie, bo jest bardziej kosztowne. A bardzo dużo było opisów negatywnych. No na tym skrzyżowaniu. A wiaty, to jak wiata stoi. No nie wydaje mi się, bo te wiaty to są właśnie... No tak, no mówiliśmy trzy. To są grube pieniądze. No dokładnie. No dobra, ktoś ma inną propozycję? Wolałam zrobić za te pieniądze niż drewniane, jak ma się... One są pół na pół. Proszę cię. No dobra, to słuchajcie, nie ma innych propozycji, to tak. Mamy, wybieramy do kontroli... Przepraszam, one są wszystkie jednakowe, konstrukcja, no, bateria. Znaczy tak powinno być. Znaczy to no na pewno.
No to sprawdzimy, bo ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy to jest trzy razy ten sam projekt, czy trzy razy ta sama technologia, a projekt dostosowywany. To znaczy każda może być delikatnie inna, aczkolwiek no, ja tego mówię, nie pamiętam. Jak znam życie, no to będzie tak, że to będzie projekt każdy adaptowany do danej działki, czyli może tam wymiar będzie lekko inny czy coś, no ale to nie trzeba zweryfikować. Co do metodologii, technologii wykonania, każda jest taka sama, można powiedzieć, nie? No. Czyli tak, park, Andersa, przebudowa? Przebudowa drogi gminy w ciągu ulicy Andersa i wiaty. Tak. Innych propozycji nie ma, zamykam listę. Kto jest za wybiorem tych trzech inwestycji do kontroli? Jednogłośnie. I teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy od razu wystąpili, czyli żebym dostał od Was upoważnienie do wystąpienia do burmistrza celem przygotowania dokumentów do tych trzech jego kontroli, tak? Czyli ale żeby wniosek, no żeby sformułujemy wniosek, że komisja wybrała trzy te inwestycje, prosimy o przygotowanie dokumentacji celem przeprowadzenia kontroli. To byłaby dokumentacja w zakresie techniczna dokumentacja, tak? Przetarg, umowa z wykonawcą i rozliczenie. Tak. Wydaje mi się, że takie cztery, tak? Mhm. Kto jest za? Czy jednogłośnie, dziękuję i ten temat. Ktoś coś w tym temacie chce dodać? Nie widzę. Dobra, no to mamy to z głowy. Przechodzimy do punktu trzeciego. Dzień dobry. Przepraszam. Weź Artur jedno krzesło z zewnątrz, za drachmą krzesło. Dobrze. To weź. Chyba siedzi, nie? Proszę siedzieć. Domy wody. Trzeba pić. Chcesz Artur wody? Nie, dziękuję. Punkt numer 3 porządku, czyli protokół z kontroli jednej i drugiej. I teraz, gdzie ja to mam? Ty masz, dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pierwszą kontrolę, którą prowadziliśmy, to była kontrola... No to funkcje kierownicze to już mieliśmy, na to przyjęte. Kontrola przeprowadzono w Urzędzie Gminy Miasta Gdańska na podstawie upoważnień w sprawie windykacji podatków i opłat za 2018 rok. W czasie czynności kontrolnych funkcje kierownicze w jednostkach kontrolowanych pełnili tutaj burmistrz gminy Goleniów. Przeanalizowano następujące dokumenty źródłowe udostępnione komisji, to jest zestawienie przygotowane przez skarbnika gminy Goleniów w zakresie windykacji podatków i opłat, to które nam wtedy poprawiał jeszcze, pamiętacie? Tak, tak. Dane dotyczące planu wykonania i stanu zaległości podatków i opłat, opis stanu faktycznego, członkowie komisji na posiedzeniach w dniu 13 maja, 21 maja oraz 31 maja 2019 roku po dokładnej analizie dostarczonych dokumentów wybrali do kontroli podatki z zakresu podatek od nieruchomości osoby fizycznej, opłata za odbiór zagospodarowania odpadów oraz opłata adiacencka i planistyczna. W trakcie analizy wyżej wymienionych dokumentów członkowie komisji nie stwierdzili znaczących rozbieżności ani uchybień w indykacji opłat i podatków za 2018 rok. Czwarty punkt, wnioski pokontrolne komisji rewizyjnej. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w indykacji podatków i opłat za 2018 rok. Komisja wnosi do burmistrza gminy Goleniów o stworzenie procedur w zakresie informowania mieszkańców o zbliżających się terminach uregulowania podatków i opłat lokalnych oraz o to, aby takie procedury dotyczyły informowania za pomocą dostępnych kanałów informacji elektronicznej i lokalnej prasy. Tak jest. Tak, to było w postanowieniach. Musikiewicz mówił, że pracują nad SMS-ami, nie? Tak, no ale to mają stworzyć i przedstawić tutaj. Protokół sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach. Podpisy, no i myślę, że to wyczerpuje jakby ten temat. To było wiele spotkań, więc chyba, że ktoś ma do tego uwagi. Jak nie, to poddaję pod głosowanie. Nie ma. Czyli poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu, bardzo proszę o oddanie głosu. Jednogłośnie za, dziękuję. Podpiszemy potem. Żeby pani pewna Monika mogła sobie powiedzieć, że nie podpisuje. Dobra, druga. Drugą mieliśmy w miejsce, to jest komisja tutaj w zakresie prawidłowości realizacji konsultacji społecznych zgodnie z przepisami prawa w latach 2017-18. W czasie czynności kontrolnych funkcje kierownicze pełnili burmistrz,
przeanalizowano następujące dokumenty źródłowe udostępnione komisji. I to jest komplet dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. I tutaj mieliśmy ogłoszenie o konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, raport z konsultacji rocznego programu współpracy gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Komplet dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych, to pamiętacie wszystko, nie? Z mieszkańcami miejscowości Załom. I tutaj mieliśmy zarządzenie numer 55/2018 burmistrza gminy Goleniów z 27 października 2018 roku. Informacje o wynikach konsultacji, załącznik numer 1 do informacji o wynikach konsultacji i ankiety konsultacyjne. I trzeci komplet dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych mających na celu realizację wniosku Stowarzyszenia Trzy Rybki. Tu mieliśmy zarządzenie numer 210 burmistrza gminy Goleniów, ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Goleniów w sprawie systemu dofinansowania przez gminę Goleniów opieki nad dziećmi do lat 3, pismo z 5 października 2018 roku, załącznik i pismo kolejne. Punkt czwarty, komplet dokumentów dotyczących przeprowadzonych konsultacji społecznych mających na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawie uszczegółowienia sposobu przekazania dbania o mienie komunalne oraz gospodarowania finansami przez sołtysów w poszczególnych sołectwach wraz z załącznikami, już skrócę. Komplet dokumentów dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Komplet dokumentów dotyczących konsultacji mających na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat zaproponowania nazwy. Nazwy, nie pamiętam czego, tu nie jest napisane. I są wniosku radnych stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie. Chodziło chyba o nazwę parku. Jak dobrze pamiętam. Punkt szósty. I opis stanu faktycznego. W trakcie analizy wyżej wymienionych dokumentów członkowie komisji nie stwierdzili znaczących rozbieżności ani uchybień w prawidłowości realizacji konsultacji społecznych zgodnie z przepisami prawa w 2017 i 2018. Przypomnę, że odnosiliśmy się do uchwały Rady, która, w oparciu o którą analizowaliśmy te czynności, które tutaj były podejmowane, no i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości. Więc więcej nic nie ma, protokół sporządzono w trzech egzemplarzach. No i to tyle. Też proponuję ten temat już zamknąć. Tam co prawda była dyskusja poszerzona o to, że konsultacje społeczne mogłyby wyglądać inaczej, ale to już jako osobny wniosek do tego, żeby w ogóle Rada popracowała nad tą uchwałą, żeby ją usprawnić. Chodziło głównie o to, żeby szerzej informować mieszkańców o tym, że konsultacje są prowadzone. To bardzo często jest tak, że jest tylko na tablicy ogłoszeń gdzieś w VIP-ie, nie każdy do tego VIP-u zagląda i nie każdy na przykład o takich konsultacjach wie. Więc trochę podobnie jak z tymi podatkami, jeżeli konsultacje są ogłoszone, no to urząd powinien, czy w tej uchwale można byłoby zawrzeć, a to mówię, to trzeba byłoby nad uchwałą popracować procedury, które by spowodowały, że dostęp szerzenie informacji o danych konsultacjach no, będzie większy, tak? No ale nie wiem, czy zapisujemy to w formie wniosku, może do Rady, czy po prostu ja to dopowiem albo zgłoszę na przykład, czy zgłosimy osobno do przewodniczącej taki wniosek, że po analizie tej, wszystkich tych dokumentów i przeprowadzonej kontroli, no widzimy taką jakby potrzebę rozszerzenia informowania. Znaczy, ja bym była za tym, aby czyli, żeby to wpisać. No to możemy to dodać. To co jest pewne, to to, że w świetle prawa wszystko działa i komisja nie stwierdza żadnej nieprawidłowości, natomiast w życiu no, nie działa to tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo konsultacje społeczne nie są promowane w takim zakresie, który byłby jakąkolwiek skuteczność. I konsultacje, w których bierze udział kilka czy kilkanaście osób, czy nawet kilkadziesiąt w tak dużej gminie, no wiadomo, że nie jest to w żaden sposób miarodajne. I teraz kwestią jest to, żeby systemowo zobligować osoby, które publikują tego typu informacje, a to, żeby to się pojawiało we wszelkich możliwych środkach komunikacji, łącznie z szeroko rozumianym pojęciem mediów społecznościowych. Jeżeli możemy w ten sposób tutaj zdefiniować takie zdanie i takie oczekiwanie, no to byłoby super, żeby to się pojawiło. Tak. Mhm. A komunikacja miejska nie może być wykorzystana? Pewnie się tak pomyślałem. No. Jak najbardziej. W sensie komunikacji informacji, tak? Komunikacja, wszystkie miejsca, gdzie są spółki Skarbu Gminy albo obiekty sportowe, tam jest bardzo dużo ludzi.
No i to zwykłe, nie? Zwykłe te płotki informacyjne. To jest w ogóle podstawa. Na których ludzie z tego co wiem, czytają. Się dobrze orientuje, to jest wieszane tylko na gminie oficjalne na stronie. I na VIP. Tak. Jedynym wyłomem poza strukturę to była ta ostatnia konsultacja, którą przeprowadziliśmy w sprawie rodzaju opłaty. I tak był kolosalny odzew, było 180 osób. I też ludzie przychodzili po terminie, bo... Panie Przewodniczący, ja w piśmie, kiedy skierowałem do urzędu, oferowałem umieszczanie całkowicie bezpłatnie w jakichkolwiek informacji z urzędu na temat właśnie na takich konsultacji. Więc także oferuję jako Goleniów PR, że takie informacje, jeżeli utrzymamy z urzędu do umieszczenia na stronie, umieścimy bezpłatnie i nieodpłatnie. A jaki jest stan umieszczony teraz w tym momencie? No niekiedy pan też może nie wiedzieć, że są prowadzone. Tak, dokładnie. To często jest tak, że dowiaduje się o konsultacjach po konsultacjach. Albo w czasie, kiedy są komisje. Że gmina powinna zrobić tak zwany przegląd i aktualizację danych nośników mediów społecznościowych w gminie i obligatoryjnie powinniśmy... Słuchajcie, ja bym tutaj nie rozszerzał tej dyskusji, jak to ma wyglądać, tylko ogólnie sformułowałbym taki wniosek, że tak sobie na gorąco, tylko możemy to teraz jakby wspólnie przepracować i ustalić. Komisja wnosi do, i teraz pytanie, czy do burmistrza, do przewodniczącej, czy do wnioskodawcy na przykład. Myślę, że chyba najwłaściwszym byłby wnioskodawca, czyli ktoś, kto wnioskował o przyjęcie tej uchwały. A w tym momencie nie pamiętam, kto to był. Albo to był przewodniczący rady, albo to był burmistrz. Więc z uchwały będzie wynikało. Do wnioskodawcy uchwały o uwzględnienie w nowej uchwale procedur mających na celu stworzenie systemu informowania o prowadzonych konsultacjach społecznych. I no po prostu... dodał słowa skutecznego systemu. Ale albo może wykorzystujmy na bazie czego, między innymi, żeby się nie ograniczać, ale też żeby wskazać. Słuchajcie, jeżeli taka uchwała przyjdzie, propozycja takiej uchwały poprawionej przyjdzie, to wtedy jako cała Rada będziemy mogli nad tym dyskutować. Tak? Więc uważam, że no nie tutaj jest miejsce na tą dyskusję, tylko jakby nasz wniosek jest taki, że trzeba rozszerzyć, po prostu stworzyć procedury, które będą wpływały na większą popularność, nie wiem, czy dobrze mówię, informacji o tym, a jak już wnioskodawca taką procedurę zaproponuje, no to my wtedy nad tym jako radni już się pochylimy i będziemy wnosić swoje uwagi. Dlatego no mówię, tu już bym nie wchodził w takie uszczegóły. Dlatego tak bym wolał, żeby to było na poziomie ogólności napisane. Okay. Komisja wnosi do wnioskodawcy uchwały, i tu można oczywiście dopisać nazwę uchwały, tak? O uwzględnienie w nowej uchwale, czy w propozycji nowej uchwały, procedur mających na celu stworzenie systemu informowania o prowadzonych konsultacjach społecznych. Ja bym chciała tutaj, tak jak Krzysiu, skutecznego informowania. Stworzenie, czyli tu będzie skutecznego systemu. Skutecznego. Systemu informowania o prowadzonych konsultacjach społecznych. Tak. No dobra. To wydaje mi się, że okej. I taki, no i to będzie zapisane w protokole, no i będzie protokół przekazany do burmistrza. Jeżeli okaże się, że wnioskodawcą nie jest burmistrz, a przewodniczący rady, no to wtedy ten wniosek przygotujemy osobno. Wszystko jest chyba jasne, nie? Tak. Czy coś jeszcze do tego? No to jeżeli nie, to z tą jakby poprawką poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Bardzo proszę o oddanie głosu. Jednogłośnie za, dziękuję bardzo. Czyli punkt trzeci, można powiedzieć, mamy wypełnione sprawy bieżące i wolne wnioski. I tutaj tak, słuchajcie, mamy z bieżących spraw dwie rzeczy, o których wspominałem na wstępie. To jest, tutaj chciałem wam pokazać tylko, że mamy już przygotowane upoważnienia do kontroli i to jest jedna kontrola w zakresie zadań inwestycyjnych, które wybraliśmy, tak? A druga dotyczy realizacji uchwały tworzenia budżetu na podstawie 2018 roku. To wynika z planu pracy, te dwie kontrole i teraz, no o ile tutaj, to chyba już wszystko mamy wyjaśnione i dojdziemy do tego, wrócimy do tematu, jak dostaniemy te inwestycje i wtedy szczegółowo, ewentualnie przeanalizujemy, będziemy zadawać pytania. A jeżeli chodzi o kontrolę realizacji uchwały tworzenia budżetu, to z tą uchwałą są zawsze problemy, dlatego że ta uchwała narzuca pewien rygor tworzenia budżetu, tam pierwsze, drugie czytanie i tak dalej, co nie zawsze po pierwsze jest możliwe do wykonania i to mówię już też z praktyki przewodniczącego rady, że
No nie zawsze jest tak, że się uda, bo i kalendarz niekiedy nie pasuje, a dwa, niektóre przepisy w tej uchwale są według mnie już nieaktualne, dlatego że albo ustawa już narzuca inny termin i tak dalej, więc to jest taki temat, który gdzieś od 2 lat się powiela. Ja, ponieważ no, nie jestem autorem tego pomysłu na tą kontrolę, to nie do końca rozumiem, co mielibyśmy tu skontrolować. Czy mielibyśmy tu skontrolować na przykład wszystkie terminy przeprowadzonych komisji, które dotyczyły budżetu 2018 roku, co uważam, że tak naprawdę nie ma większego sensu, no, taka praca nic nie wnosząca, to bardziej bym w ogóle i wystąpił, czy przeanalizował zapisy tej uchwały i sprawdził, czy ona ma sens po prostu dalej funkcjonować. Więc sobie tak pomyślałem, że poprosilibyśmy po pierwsze o tą samą uchwałę, żeby ją mieć na następnej do kontroli, żeby to zrobić. I wystąpimy też, tu bym chciał prosić, do skarbnika o to, żeby on nam przygotował na podstawie obowiązujących przepisów wszystkie obligatoryjne terminy, które na dzisiaj są. Czyli że na przykład do 15 listopada budżet ma być złożony do Rady i te rzeczy. I wtedy porównamy sobie terminy ustawowe z zapisami tej uchwały i wysnujemy z tego, z tej analizy jakieś wnioski. To byłoby moim zdaniem coś, co będzie jakąś wartością. No i jeżeli chcecie, to możemy jeszcze poprosić tutaj kierownika Biura Rady o to, żeby przygotował nam harmonogram pracy nad budżetem na 2018 rok i sprawdzimy, czy daty wszystkie są zgodne z obowiązującą na dziś uchwałą. No i to byłoby moim zdaniem. Czyli tutaj jedyny wniosek, który można byłoby przegłosować, to po prostu wystąpienie do skarbnika o przygotowanie wszystkich obowiązujących terminów i przygotowanie przez panią kierownik Biura Rady wszystkich harmonogramu pracy nad budżetem na 2018 rok. Kto jest za? Wszyscy jednogłośnie, więc dziękuję bardzo. I to byłaby ta pierwsza sprawa, a druga dotyczy tutaj, i tu już Gosia do ciebie też, bo mamy sytuację z ostatniej sesji, gdzie Wysoka Rada skierowała do Komisji Rewizyjnej prośbę o przeprowadzenie kontroli w zakresie takim, w jakim Komisja Spraw Społecznych, nie Spraw Społecznych, tylko Komisja Skarg i Wniosków nad tym tematem pracowała, a sprawa dotyczy skargi na działanie burmistrza i tu jak ja to analizowałem, to są jakby dwie rzeczy i dotyczy drugiej części, czyli jednocześnie skarżący zwraca uwagę, że budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego drugi etap nie została wpisana do realizacji w budżecie gminy na 2019 rok. Jej budowa nie jest również ujęta w wieloletnim programie finansowym przyjętym uchwałą numer, i tutaj już w szczegółach, w sprawie zmiany uchwały uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraniów pozycja wykazuje limit 0. Dodać należy, że w uchwale numer w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goraniów na 2019-2047 brak jest jakichkolwiek wzmianki o realizacji zadania budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego drugi etap. Ale szczerze mówiąc, ja jak słyszę ten wniosek i przegłosowany wniosek przez Radę, to nie wiem, w jakim zakresie my to mamy skontrolować. A czemu pytanie do mnie? Nie, no bo może ty wiesz jako członek tej komisji, w jakim ewentualnym zakresie, bo ja uważam, że najbardziej byłoby prawidłowe, gdybyśmy skierowali do Komisji Spraw Wniosków wniosek o sprecyzowanie, czego ma dotyczyć nasza kontrola. No bo nie wiem, czy całej skargi, części. Wniosek było tylko, żeby przekazać skargę i przeprowadzić kontrolę. No więc... Skarga złożona na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie tego tematu dla mnie była zasadną i chciałam ten temat kończyć. Przerwano mi, nie pozwolono mi odczytać do końca protokołu wniosku przygotowania, co się przygotowałam. I zostało poddane większością członków pod przekazanie do komisji rewizyjnej, więc ja nie sądziłam, że dzisiaj tym się zajmiemy. Nie wiem, dlaczego komisja rewizyjna by to miała, bo po prostu... No teraz to mamy, bo nam przekazała Rada. Przekazała nam Rada w tym sensie, że mamy przeprowadzić kontrolę, ale ani nie wiemy kiedy,
Więc ja mówiłem, że w tym roku będzie trudno, bo mamy jakby... Po pierwsze, no, pierwszy kwartał średnio pracowaliśmy, no bo były ja zmiany personalne. Przygotowałem się bardzo dobrze. Moim ale uważam, że jest sens występować do komisji skarg o uszczegółowienie, czy siadamy nad tym i analizujemy to? Myślę, że o uszczególnienie, bo tam nie wiem, czy wszystkie dokumenty, które... Bo tak, wpływa skarga, tak? I występuje się do burmistrza o ustosunkowanie się do skargi. I uważam, że to, co było przedstawione do odpowiedź na tą skargę... To wszystko powinniśmy dostać, nie? Powinniśmy dostać. Jest to temat niekompletny. Była sytuacja, że część radnych dostała kompletne dokumenty, część radnych dostała niekompletnych dokumentów. Ja dostałam dokumenty niekompletne. Oburzenie było pań z biura rady, że dawały, a jednak nie dawały, bo nie byłoby sensu, żebym ja sobie pogrywała kartki i je łączyła, bo jestem za poważną osobą. Lakoniczna odpowiedź, nie na temat, wyrywane zdania z kontekstu. Jak ktoś na tym posiedział i zanalizował sobie temat, dla mnie on jest po prostu zrobiony nie tak. Więc jeżeli byśmy mieli faktycznie podejść do kontroli jako komisja rewizyjna, każdy tutaj z obecnych powinien dostać materiał, zapoznać się z nim i dopiero na następnej komisji mógłby zabrać głos. Bo no podejrzewam, że nikt nie jest na tyle zorientowany, żeby mógł zająć odpowiednie stanowisko w tej sprawie. To słuchajcie, ja mam taką propozycję, że w takim razie... Ja spędziłam na tym kilka godzin, więc ja jestem w temacie, ale każdy powinien mieć wyrobione zdanie na ten temat, tak? To ja żebyśmy wystąpili do komisji skarg i wniosków o uszczegółowienie zakresu, co mieli na myśli, uszczegółowienie zakresu kontroli, żebyśmy wiedzieli, co komisja oczekuje, żebyśmy skontrolowali i przekazanie do tego uszczegółowienia wszystkich niezbędnych dokumentów, którymi komisja dysponuje. Być może przewodnicząca dysponuje innymi dokumentami, ja nic nie kwestionuje, tak? No to co, to myślę, że... A panie przewodniczący, mogę zobaczyć te pismo przewodnie odsyłające skargę do komisji? To znaczy... Ja mam wniosek z komisji tutaj, to jest wniosek z komisji spraw... Ja mylę cały czas skarg z No więc wydaje mi się, że można byłoby, że poprosimy o doprecyzowanie i wraz z tym doprecyzowaniem o przesłanie nam wszystkich dokumentów, którymi dysponujemy. Tak, z uprzedzeniem, żebyśmy mogli się, oczywiście to będzie przesłane, żebyśmy mogli wiedział, o co chodzi w tym temacie. I dopiero jak to dostaniemy, to wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia pracy nad tymi skargami, które dwie mamy wynikające już z planu pracy. Zobaczymy, jaki to jest zakres i wtedy ewentualnie zaproponuję jakiś harmonogram pracy nad tą sprawą. Zobaczymy, jak komisja skargi wniosków przeanalizowała skargę skarżącego. No, czyli dobra, to poddaję sformułowany przeze mnie wniosek. Kto jest za? Wszyscy za, jednogłośnie za, dziękuję bardzo. Czyli na kolejnej komisji rewizyjnej Nie wiem, czy to może nam to przesłać. Za tydzień mamy już pracę nad inwestycjami, czyli no teraz jeszcze właśnie ostatni punkt, który ja chciałbym poruszyć, to jest kwestia naszego harmonogramu pracy. I teraz Monia, harmonogram. Plan pracy komisji. Nie wiem, jaki czas ma komisja jedna przekazać dokumenty drugiej. Nie, no myślę, że przekażą ją szybko, aczkolwiek ja myślę, że tak. Słuchajcie, my musimy zrobić dwie kontrole teraz, czyli kontrolę zadań inwestycyjnych i kontrolę tego budżetu. O ile ten budżet to jest bardziej taka formalna, bym powiedział, bo no jeżeli dostaniemy dokumenty, to porównamy daty, zobaczymy i myślę, że no nie aż my tak będziemy kompetentni, jak cała Rada, czyli ewentualnie wniosek też sformułujemy taki do Rady, żeby popracować ewentualnie nad poprawkami tej obowiązującej uchwały, no to myślę, że jest kwestia jednego, dwóch posiedzeń i powinniśmy tą sprawę załatwić. Dwa razy taki zespół kontrolny, a tutaj jeżeli chodzi o te inwestycje, no to nie wiem jak będzie, jak dostaniemy dokumenty, to będziemy w stanie wszyscy dopiero nad tym usiąść i przeanalizować. To są dwie sprawy, które byśmy mieli z planu naszej pracy. Poza tym zostanie nam no to byśmy już wypełnili wtedy, czyli przyspieszymy i wypełnimy. I też te dwie skargi plus podsumowanie rocznej pracy komisji i opracowanie planu komisji rewizyjnej na 2020 rok, to jako priorytetowe rzeczy, bo one wynikają z wcześniej przyjętego planu. I w ten sposób byśmy wywiązali się i zrealizowali cały plan pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok. A ta sprawa, no to ona wleciała jakby teraz,
no to zobaczymy, jak przyjdzie ta odpowiedź i wtedy nad tym się zastanowimy, czy uda nam się tą kontrolę przeprowadzić jeszcze do końca tego roku, a weźcie pod uwagę, że za chwilę mamy pracę nad budżetem, więc będzie napięty grafik i dużo pracy, czy przełożymy to na przykład jako pierwsza kontrola na 2020 rok. Na przykład taką propozycję damy do nowego planu, ale to proponuję, że decyzję podejmiemy dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, jaki jest zakres. No i jeżeli chodzi o plan i o wszystkie moje sprawy, no to one by były. Widzimy się za tydzień i za tydzień mamy, podejdziemy pod temat, przeanalizujemy dokumenty, które dostaniemy. Czyli to będzie takie już bardziej robocze, nie wiem, wtedy może ustalimy już nie w formie komisji, tylko pracę zespołu kontrolnego, pracę nad tymi materiałami, tak? Tak jako już czynności kontrolne. No i to tak najbliższy czas. I zobaczymy w zależności od tego, jak będziemy się wyrabiać, no bo potem trzeba będzie przyjąć jeszcze dwa protokoły z tych komisji, ewentualnie przygotować wystąpienia, no i zobaczymy tą trzecią sprawę, więc no trochę tej pracy będzie, ale myślę, że... No, bardzo wspomnieć, że mamy dużą obsówkę przecież. No tak, to mamy. No trochę też jakby to tutaj chciałem przeprosić za moją nieobecność. Ale nie, ja tu nie o, o braku obecności z uwagi na zdrowotne aspekty, tylko brak przez pierwszy kwartał jakiejkolwiek pracy, jak już teraz trzeba. No tak, ale to myślę, że nas zrobimy, więc przepraszam. Czy ktoś ma jakieś wnioski? Nie. Czyli wszystko mamy ustalone. No to myślę, że możemy zamknąć, tak? Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.